Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix i dzisiaj, jak widzicie, pokażę wam, przynajmniej na tym filmie, te dwie figurki. To zostawimy na następny. Ale są to figurki z Pop Parade, czyli takiej serii, którą stworzyło sobie Good Smile Company. I założenie jest takie, że będą produkowali trochę lepsze figurki jak te Price, ale również za troszeczkę większą cenę. Tak więc za około, no w zaokrągleniu 140 zł plus wysyłka możemy sobie taką figurkę zakupić. Przynajmniej na razie wszystkie były mniej więcej w tym pułapie cenowym. I tak jak mówię, one mają być lepszej jakości właśnie jak te figurki tanie. Czy tak jest, to zaraz się przekonamy. Mam tutaj chociażby zamówione, tu jest tak, tu jest vanilla, tu jest czekola i mamy również Genosa z One Punch Mana. Te dwie figurki są z Neko Pary i zaraz jeszcze o tym powiem. Genosa odkładamy na razie, bo się dzisiaj nim nie będziemy zajmować. I jeśli chodzi o te figurki z Neko Pary, no to Neko Para ogólnie to jest taka gra. Zaraz też mi to właśnie to uciekło, co ja chciałem powiedzieć. Ogólnie to jest visual novel, więc bierzemy udział w, powiedzmy, takiej przygodzie poprzez całą masę dialogów. I z tą grą nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że są właśnie ładne postaci w formie, powiedzmy, że kotów, bo to są cat girls. I do tego wszystkiego dochodzi element erotyczny, bo nie ukrywamy, dochodzi do niejednego stosunku między naszymi postaciami a naszym bohaterem. Ale o tym wam nie będę więcej opowiadał. Jak chcecie, to sobie możecie sami sprawdzić. Na Steamie gra jest w wersji, co prawda, ocenzurowanej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie zainstalować patcha i no, dostać dostęp do scen, których normalnie w grze nie ma, przynajmniej w tej wersji Steamowej. Tak więc, coś co rzuca się na pierwszy rzut oka, jeśli chodzi o te figurki, to pudełka wykonane w całości z plastiku, nie jak zazwyczaj tekturowe. Ale przez to, jeśli nie mielibyśmy załóżmy miejsca, to możemy figurki eksponować właśnie w tych pudełkach. Bo jak widzicie, widzimy od razu, co się znajduje w tych pudełkach. Pokażę wam jeszcze o tak, żeby było. W języku japońskim informacje z tyłu. Nie przetłumaczę wam, bo nie znam. Z tego, co widziałem, są naklejki potwierdzające autentyczność figurek. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak to wygląda. Jest są takie napisy jak Pop Up Parade, Good Smile Company. To z tego co wiem, to Neko Para, czyli właśnie skąd te postaci pochodzą. I dobra, otwieramy, wyciągamy i zaraz będziemy zastanawiać się, czy te figurki są faktycznie tak dobrze wykonane, jak myślę. W drodze do mnie dodatkowo jest jeszcze kilka figurek. Niestety, już wiem, że mnie okradną na wacie, więc niestety troszeczkę będzie niefajnie w najbliższych dniach. Ale niemniej jednak, dodatkowo mają do mnie przyjść na tą chwilę, żebym wam nie skłamał, jeszcze trzy figurki z Pop-Up Parade, z tego co pamiętam. I też będę wam pokazywał. Ogólnie muszę przyznać, że to jest bardzo fajny pomysł. Mam wielkie zaufanie do figurek od Good Smile Company, bo robią oni naprawdę bardzo ładne figurki, bardzo dobrze wykonane. W ogóle kontrola jakości u nich jest na wysokim poziomie, więc jeśli ktoś by chciał, warto się zainteresować. Bardzo ładne figurki na prezent. Część z nich w momencie, jak skończyły się preordery, no to powiedzmy, że podskoczyła znacznie na wartości, bo ja bym na to nie patrzeć, wiele z tych figurek jest naprawdę rozchwytywanych w dniu, jak się tylko pojawią preordery.
Co do figurek jeszcze z Nekopary, warto dodać, że większość egzemplarzy, które są na rynku, jeśli chodzi o te postaci, są to figurki, powiedzmy, skierowane dla trochę bardziej dorosłego odbiorcy i przez to te figurki tak chodzą mniej więcej od 600 zł w górę. To są, żebym nie skłamał, pierwsze naprawdę tanie figurki z tymi postaciami. Więc no warto było po prostu, jeśli się je lubi, zakupić, bo w innym wypadku musielibyśmy sporo zabulić. Oczywiście tam te figurki są rozbierane, jakby to kogoś interesowało, i przez to ta cena jest również sporo wyższa. Musicie wiedzieć, że wszystkie te takie gadżety związane z postaciami, jeśli mają jakiś element, że tak powiem, erotyczny, no to cena jest zwykle sporo droższa. Przeglądając nawet różne strony czy sklepy, jeśli natkniecie się na drogie figurki, warto sprawdzić, czy nie posiadają one, załóżmy, elementów zdejmowanych, przez co będziemy mogli zobaczyć naszą postać, prawda, w całej klasie, bo zwykle to podnosi znacznie cenę całej figurki. I tak, na razie wanilę odpakujemy. Dla niej błękitna podstawka, półprzeźroczysta. Jest nasza postać. Zamontujemy ją, wyciągniemy jeszcze czekolę i zaraz będziemy wszystko dokładnie oglądać. O, to mi się podoba. Wszystko wchodzi w podstawkę bez większych problemów. Proszę, mamy jedną z naszych pań. I teraz wyciągamy czekolę. Ogólnie Nekopara posiada jeszcze więcej postaci i figurki również dla nich pewnie będą. Przy czym ja chciałem zamówić te dwie, one mnie najbardziej interesują. Chociaż w grę nie grałem, to oglądałem trochę anime i no, lubię te postaci. Zresztą są urocze, więc czego by sobie po prostu nie kupić jeszcze za tak nieduże pieniądze. Dla czekoli mamy taką, powiedzmy, bardziej różową podkładkę. Proszę. O, ona jest akurat na dwóch pinach w tym wypadku. Również bez problemu, co mi się strasznie podoba, to schowam i zabieramy się do omawiania tych figurek. No i dobra, mamy nasze dwie siostrzyczki, one były siostrzyczkami, jeśli dobrze pamiętam. Jest czekola, charakteryzuje się właśnie ciemnymi włosami, stąd też imię, chodzi oczywiście o czekoladę. I mamy wanilę, czyli oczywiście wanilia, biały kolor. I fokus będzie za szalo, więc na jednej się zatrzymamy. Najpierw sobie obejrzymy czekolę. I muszę przyznać, że za cenę około 140 zł ta figurka jest naprawdę prześliczna. Wykonanie jest kapitalne, szczerze powiedziawszy. Spodziewałem się, że może być troszeczkę gorsze, ale okazuje się, że jednak firma, która to robi, daje nam gwarancję tego, że ich produkty będą jak najwyższej jakości. Jak sami widzicie, mamy ją złapaną trochę w ruchu. Rozwiane włosy. One wykonane w tym wypadku z takiego... Jedne są z takiego bardziej sztywnego plastiku, drugie są z takiego bardziej delikatnego. Raczej będziemy uważać, żeby tego nie połamać. Proszę, uśmiechnięta buźka. Jest ogonek, są kocie uszka, bo tak jak pewnie wiecie albo nie, Neko znaczy kot. Gra nazywa się Nekopara i mamy Cat Girls, czy Neko Girls, jak to woli.
rozwiana spódniczka w stroju takiej, powiedzmy, pokojówki, bo on ogólnie raz ze swoim panem, czyli nami, jeśli gramy w grę, pracują w takiej kafejce i tam obsługują klientów. Anime można sobie sprawdzić, jeśli ktoś nie myśli brać się za grę, to myślę, że jest dobry, powiedzmy, punkt zaczepienia. I coś, co, za co można pochwalić tutaj firmę, nie poszli na łatwiznę. Mamy bieliznę w paski, czyli coś, co w wypadku postaci z anime i figurek lubię, ale to pewnie nie tylko ja jeden. Naprawdę, figurka bardzo ładnie wykonana, do niej mogę was zachęcić. I teraz jeszcze obierzemy sobie wanilę. To jest taka bardziej delikatna postać, trochę spokojniejsza od jej siostry. Jak widzicie, również rozwiane włosy i podobnie wykonane na bardzo wysokim poziomie. Chociaż w wypadku wanili mógłbym się przyczepić do tego łączenia włosów. Mam nadzieję, że to będzie widać, bo to jest mi tak ciężko powiedzieć. Chociaż na dobrą sprawę u Chocoli też to jest tylko tyle, że przy ciemniejszych włosach mniej się to rzuca w oczy. Ale również mamy zakolonówki. W jej wypadku majteczki w błękitne paski. Wiem, że was to interesuje. I również strój pokojówki. Czy takiej, no tak, raczej pokojówki. O! Dla osób, które są mniej spostrzegawcze, proszę, zobaczcie. Wanila, przez to, że jest delikatniejsza i tak dalej, mniejszy biust niż jej siostra Chocola. Macie tutaj tak dla porównania. Nie wiem, jak to się teraz fokusuje, ale... No. Myślę, że wam powiedziałem wszystko. Naprawdę, bardzo ładne figurki z tej serii. Tak jak mówię, zwykle te postaci kosztują powyżej 500, nawet 600 zł. Widziałem i egzemplarze za parę tysięcy. Więc jeśli byście chcieli coś z nimi, no to warto się zainteresować tymi figurkami i ogólnie tą serią Pop-Up Parade, bo jak widać, dostarczają nam naprawdę bardzo ładne figurki za nieduże, na dobrą sprawę, pieniądze. Jeśli boimy się kupować Price Figures, no to myślę, że ta seria może być właśnie dla was, zwłaszcza, że same pudełka pozwalają nam eksponować figurkę bez wyciągania jej. Chociaż na dobrą sprawę, jeśli nie mielibyśmy za dużo miejsca, ale pudełka byśmy sobie mogli popiętrować, no to ściągamy foliowe zabezpieczenie i figurkę będzie mimo wszystko ładnie widać w pudełku, przez co możemy ją chociaż tymczasowo w tym pudełku trzymać. Naprawdę, tym zakupem jestem bardzo zadowolony. A w następnym filmie oczywiście zajmiemy się Genosem. A w jeszcze następnych będziemy mieli inne figurki z Pop-Up Parade, które zamówiłem. Dobra, tyle, nie rozgaduję się więcej. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć.